Cześć wszystkim, dawno się nie widzieliśmy. Nie pokazujcie tego filmu Dawidowi Myśliwcowi, bo gdyby jakikolwiek mój film miałby go jeszcze zmrozić, to będzie właśnie ten film. Są rzeczy, których nie warto robić w domu. Są rzeczy, których nie warto robić nawet poza domem, ale są rzeczy, które warto robić jedynie w zwariowanym laboratorium Madbunia. Właśnie tak. W dzisiejszym odcinku zrobimy piranię. Podpalimy ją. Wsadzimy do ciekłego azotu, a następnie wystrzelimy działem karbidowym do stratosfery. Nie no, tak naprawdę żartowałem, ale przynajmniej jedna z wyżej wymienionych rzeczy będzie dzisiaj zrobiona. Zapraszam. Może ja trochę jestem dinozaurem YouTube'a, ale nadal lubię zrobić coś, na co przynajmniej połowa z was powie, a to ciekawe. Ja w swoim laboratorium robiłem już różne rzeczy. Sprawdzałem przewodnictwo elektryczne ognia. Państwowa Akademia Nauk wydała na mnie wyrok śmierci. Wrzucałem kamerę do ciekłego azotu. Zaraz, zaraz, czy ktoś powiedział ciekły azot, ulubiony gaz Adbunia? Ale coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, to wrzucenie telefonu do zbiornika z ciekłym azotem i próba dodzwonienia się na tenże telefon. Dlaczego jeszcze nikt tego nie zrobił? Nie przedłużajmy więc i zróbmy to. Ale w dzisiejszym odcinku zrobimy też azotową herbatę. To znaczy sprawdzimy, czy herbata zaparzy się we wrzącym azocie. Co ja robię ze swoim życiem? Sprawdzimy coś jeszcze. Mianowicie, czy tabletki musujące będą musować wrzucone do szklanki z azotem. Zacznijmy od zrobienia herbazotu. Ale pytanie, jak ja mam przetransportować azot do tej szklanej zlewki, jak zbiornik waży dobre 40 kilo? A! Azot wrze jak oszalały. Gdybyście pytali, za co Adbunia tak uwielbia azot? Właśnie za to. Spróbuję... Ała! Spróbuję ją wyczyścić. Au! To ma minus 270 stopni. To nie jest takie łatwe. Ale widać, że torebka moczy się w ciekłym azocie. Jednakże efekt jest żaden. Mimo, że azot jest cały czas w stanie wrzenia. De facto. Bardzo fajny, bezsensowny eksperyment. To jest najfajniejszy z ostatnio przeprowadzonych przeze mnie bezsensownych eksperymentów. Wow, a tego zupełnie nie planowałem, ponieważ zupełnie przypadkiem mam tutaj słoik miodu. Ciekawe, co się stanie, gdy wleję do niego ciekły azot. Do słoiczka z miodem. Czy sąd ostateczny zemdli mnie z miłości? Pozdro dla komatych. Ej, co się dzieje? Absolutnie nic. Azot wrze sobie... To bolało. Azot wrze sobie jak wściekły na powierzchni miodu. Świetna zabawa, naprawdę uwielbiam azot. Na powierzchni miodu powstała twarda skorupa miodowego lodu o temperaturze minus 270 stopni. Wow. Ale z takich kuchennych rzeczy pozostała jeszcze kwestia tabletek musujących. Czy będą musowały w szklance z azotem? Sprawdźmy to. Trzeba nalać azot do szklanki. Modlić się, żeby nie pękła. Nie pękła. Tabletka musująca. Pyk! Niby bąbelki z tabletki musującej lecą. No ale to nie jest ten efekt, który uzyskuje się w wodzie. A to niespodzianka. Dobra, to było z grubsza bez sensu. Wróćmy do naszego telefonu w azocie, bo to o nim miał być dzisiejszy film. Tylko jaki telefon mógłby znieść taką próbę? Moje poprzednie telefony mogłyby być za słabe, żeby taką próbę przejść. No mój osobisty był za drogi, żeby w ogóle taką podejmować. Ale jak jakaś firma zaczęła od zalania całego świata budowlanego koparką ładowarkami, to wiedz, że ich telefon będzie się do tego nadawał. Ten piękny telefon CAT S62 Pro dostałem od sponsora dzisiejszego odcinka wraz z zadaniem przetestowania go w jakiś ekstremalny, charakterystyczny dla mnie sposób. No to mówię, okej, dobra, wrzucę go do ciekłego azotu i zobaczymy, co się stanie. Na to firma mówi, nie, panie Marku, może lepiej skupmy się na jego wodoszczelności, pyłoszczelności, ekstremalnej odporności na upadki i na kamerze termowizyjnej. Wait, what? Tak, ten telefon posiada wbudowaną kamerę termowizyjną, a to oznacza koniec mojej udręki i wejście na poziom wyżej, jeśli chodzi o moje termokonfrontacje. Wow. No to ja mówię, okej, no dobra, pokażę, jaki on jest fajny, ale na końcu wrzucimy go do azotu. Na to firma mówi, deal. Ale najpierw wrzucę takiego starego... Mój stary smartfon, którego już nie używam, on w ogóle nie działa. Ja właśnie go wrzuciłem do ciekłego azotu i ja w ogóle nie wiem, co ja robię ze swoim życiem. Gotuję smartfony w azocie. Zobaczymy, co się z nim stanie po jakimś czasie.
A ja chciałem wam pokazać kamerę termowizyjną w moim nowym kacie. O, może po prostu zobaczmy, jaką temperaturę ma ta scena. Tam coś strzela. No, kamera termowizyjna w tym telefonie ma zakres temperatur od, zdaje się, od minus 20, więc... A, od minus 40. I to jest mniej niż minus 40. No, oczywiście, że mniej niż minus 40, bo ciekły azot ma minus 270, tam parę stopni. Ale tak wygląda obraz z kamery termowizyjnej mojego kata. Jest lepszy, jest płynniejszy i ma lepszą rozdzielczość niż moja stara kamera termowizyjna. Ej, ugotowałem starego smartfona w ciekłym azocie. Ależ to jest zimne. Minus 270 stopni. Nie róbcie tego w domu. Ależ to jest zimne. Wow! 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 Ale pięknie pękł, jak go wyjąłem z azotu. Prawdopodobnie chodziło tutaj o różnicę temperatur. Jeżeli wyciąga się telefon, który ma minus 270 do temperatury pokojowej, to on musi pęc. Nie da się ukryć. Wow, ale to zimne. Jak zimne? No, minus 40 to jest dolny zakres kamery termowizyjnej, także nie dowiemy się, jak to jest zimne. Telefon się zlękł i pękł. Ja generalnie bawię się moim starym smartfonem, wrzucając go do ciekłego azotu i wyciągając go z niego. I patrzcie, co odkryłem, że sam ekran smartfona składa się z tylu warstw. Jedna warstwa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Ten telefon jest tak Shrek. Ma warstwy. A najbardziej podoba mi się ta warstwa. Z czego to jest zrobione? Niesamowite. Telefon jest również wodoodporny i ekstremalnie odporny na upadki na beton. Ja postanowiłem, że zaoszczędzę czas antenowy, który jak wiadomo jest bardzo drogi, i sprawdzę obie te właściwości jednocześnie po mojemu, bo mogę, bo mnie stać. Ono tu. Ono tu flir. No pewka, że działa. Z innych ciekawych deklaracji telefon jest odporny na sól morską. Na tą sól morską? Być może właśnie na tą. A skoro jest odporny, to nie przestraszy się tego, co mu teraz zrobię. A co będę sobie żałował? W końcu jest odporny na sól morską. Wincy soli! Popływaj sobie tutaj, chłopcze, przez chwilę. Przecież jesteś odporny na sól morską. Right? Więc prawdopodobnie na sodę oczyszczoną również będzie odporny. Jak również na ocet spirytusowy. Prawdopodobnie też. Generalnie ja na ekranie startowym mam pokazany numer telefonu, więc nie za bardzo mogę wam pokazać ten numer startowy. Ten ekran startowy. Dobra, powiedzmy, że go nie widać. Telefon działa. Myślę, że będzie ok. A teraz jeszcze chciałbym sprawdzić jego podstawowe funkcje życiowe. Jak widzicie, pies w tym eksperymencie towarzyszy mi na każdym kroku. Na każdym kroku widać jego zimny nohal. To jest pudel. A jak wygląda Akita i którędy traci najwięcej ciepła? Akitka spała, więc generalnie teraz jest cała ciepła. Siad. I ma ciepły nohal. Bo spała. Dobry piesek. Ale sierść zimna. Ryj ciepły. Nos ciepły. Sierść zimna. Czyli tędy ciepła nie gubi. Dobry piesek. Siad. A to już taki termowizyjny klasyk. Ale w tej jakości jeszcze tego nie robiłem. Motocykl niedawno był jeżdżony. Widać to po silniku. Widać to doskonale. No zobaczcie, jak to pięknie zaczęło się wszystko świecić po puszczeniu ciepłej wody. Rura zaczyna się nagrzewać bardzo płynnie, dokładnie widać, którędy płynie woda. Widać, że płynie dołem oczywiście. I zbiera się w tym syfonie. Tutaj jest jej najwięcej, więc temperatura najwyższa. Ale ładnie zaświecił się też kranik ze ściany doprowadzający ciepłą wodę. Wszystko jarzy się i pokazuje, gdzie jaka jest temperatura.
Dobra, wrzućmy go do azotu. Nie. Wiem, że będziecie na mnie niesamowicie wściekli, a na szczęście niedawno YouTube usunął łapki w dół. Tak zupełnie serio. Ja nabrałem do tego telefonu takiej sympatii i takiego szacunku do jego funkcjonalności, że ja chcę go po prostu zatrzymać. Bo co, jeżeli on by tej próby azotowej po prostu nie przetrwał? Nawet w instrukcji użytkowania napisane jest, że telefon można użytkować w temperaturze do minus 20 stopni. Ciekły azot ma minus 270 stopni. Czy to mogłoby się nie udać? Owszem, mogłoby się nie udać i wtedy nie miałbym tego fajnego telefonu. Ale zrobię coś innego. Wrzucę inny, działający cały czas telefon do ciekłego azotu. Jeżeli on przetrwa tą próbę, to ten też będzie musiał ją przetrwać. Deal? Deal. Dlaczego uważam, że żaden telefon nie ma fizycznie prawa przetrwać próby azotu? Dlaczego mała, budżetowa kamera sportowa przetrwała tą próbę, a telefon nie ma prawa jej przetrwać? Chyba kluczem są tutaj powierzchnie szklane. No, smartfony mają mnóstwo szkła, mają z przodu, z tyłu, mają metalowe płytki, które się rozszerzają, kurczą pod wpływem zmian temperatury. Dlatego żaden telefon nie jest w stanie przetrwać próby kąpieli w azocie. No ale jeżeli ten przetrwa, to dalej to zobaczymy, co się będzie działo. Mamy ten telefon, wrzucę go do azotu od razu. Tylko jak ja go teraz wyjmę? Ej, patrzcie, tam się coś świeci. Cały czas działa. Cały czas się świeci. Czyżby była nadzieja? Czekajcie, jakby to zrobić, żeby teraz... A! Telefon w azocie. Cały czas działa, cały czas się świeci. Aż nie wierzę. Ojojoj. Ojojoj. No właśnie. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Patrzcie. Rozwarstwienie. Za duże powierzchnie. Te powierzchnie nie są w stanie tego wytrzymać. I tutaj nieważne już, jak wytrzymały jest dany telefon na ekstremalne warunki. Może być bardzo wytrzymały, ale fizyki nie oszukamy. Szklane i metalowe powierzchnie nie mogą tego wytrzymać. Na pocieszenie ugotuję wam jajko. On właśnie wraca do siebie, wraca do swojego dawnego kształtu i w momencie jak wraca, to pracuje. A pracując, niestety rozpracowuje sam siebie. Momentalnie podzielił się na wszystkie możliwe warstwy. Ja nic nie robiłem, nie ruszałem go. On sam to zrobił. No ja tego azotu mam jeszcze naprawdę sporo. Dajcie znać, co chcielibyście, abym do niego wrzucił. Wiemy już, jak w azocie zachowują się telefony. Wiem, jak prawdopodobnie zachowałby się telefon CAT S62 Pro, ale nie chcę się o tym przekonywać, bo to jest naprawdę fajny telefon dla łowców przygód. Wiemy, że w ciekłym azocie można ugotować jajko, to znaczy spowodować ścięcie jego białek. Ale co jeszcze można wrzucić do azotu? Tego dowiemy się prawdopodobnie w kolejnym odcinku zwariowanego laboratorium Adbunia, które jest zwariowane. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.